Odwiedzamy rodzinę Zdziarskich, których gospodarstwo zostało uznane za najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Polsce. Specjalizuje się w chowie bydła opasowego. Jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, no to się tak troszkę wzięło z praktyk, które w szkole odbywałem właśnie w gospodarstwie ekologicznym. Trochę tutaj w masarni, bo rodzice tutaj prowadzą masarnię, która jest ekologiczna i też żeśmy tam robili właśnie. Przyszedł taki moment, że trzeba było decyzję podjąć, czym tą masarnię zamykać, bo konkurencja, wiadomo, na rynku jest przeogromna, ale można było właśnie trafić w tą niszę ekologiczną i tak trochę od masarni ekologicznej się zaczęło nasza przygoda właśnie z ekologią w rolnictwie, w gospodarstwie, jak i w podpatrywaniu innych rolników, no i tych moich, co tak powiedziałem, praktyk jeszcze tam z technikum rolniczego. Od paru lat jest boom ekologiczny w naszym kraju. Zauważamy, że no, zbyt w ostatnich latach się naprawdę poprawił. Jest ta grupa ludzi, którzy kupują właśnie produkty ekologiczne. Naukowcy zwracają uwagę na pilną potrzebę poważnych zmian w globalnym systemie żywnościowym, podkreślając, że rolnictwo musi dziś sprostać podwójnemu wyzwaniu – wyżywieniu rosnącej populacji, a także minimalizowaniu globalnego wpływu na środowisko. Rolnictwo ekologiczne to najbardziej prośrodowiskowa metoda produkcji rolnej. Rolnictwo ekologiczne jest taką, można powiedzieć, dzisiaj absolutnie preferowaną metodą produkcji. Z tego względu, żeby produkować ekologicznie, musimy dobrze rozpoznać środowisko. Jeśli rozpoznamy to środowisko, wiemy, jakie mamy zasoby, co trzeba oszczędzać, o co trzeba zadbać i gdzie człowiek może przyłożyć swoją rękę do tego, aby to środowisko wspomóc, aby nawet korzystnie wpływać na to środowisko. Rolnictwo ekologiczne to jest nic innego jak wyprodukowanie pewnego produktu rolnego, roślinnego czy zwierzęcego z poszanowaniem tego, co daje nam środowisko. Dzięki temu mamy swego rodzaju polisę ubezpieczeniową, dzięki której wiemy, że ten produkt będzie bezpieczny. I dzięki temu, że tych zasobów naturalnych nie wyeksploatujemy w sposób niekontrolowany, błędny, będziemy mieć pewność, że ta produkcja będzie mogła trwać. Rolnictwo ekologiczne jest trendem światowym. Wyraźnie zaznaczyła to Komisja Europejska zarówno w strategii na rzecz bioróżnorodności oraz w strategii od pola do stołu. Wśród najważniejszych celów strategii unijnych można wymienić redukcję zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów oraz osiągnięcie do 2030 roku większego udziału powierzchni upraw rolnictwa ekologicznego, który średnio dla całej Unii Europejskiej powinien wynosić 25%. Jest to bardzo ambitny cel. Rolnictwo przyjazne środowisku jest bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Promując ekologiczną żywność, musimy pamiętać o tym, że jest to jedna ze ścieżek, która powinna być wspierana przez państwo, powinna być wspierana przez Unię Europejską. Takie są też założenia Green Dealu. Dla mnie ekologiczna produkcja to racjonalne ograniczanie wszystkich tych środków produkcji rolnej, które są w skutkach negatywne dla środowiska, bo i wyprodukowanie nawozów sztucznych, wszystkich środków chemicznych, to też jest korzystanie ze środowiska i negatywny wpływ, a potem ich stosowanie również. Więc powinniśmy wszędzie tam, tylko gdzie to jest możliwe, wprowadzać biologizację produkcji rolnej, zastępując na przykład fungicydy, chociażby szczepami bakterii, które można stosować dzisiaj w produkcji na przykład rzepaku, w taki sposób, aby bez oprysków można było skutecznie walczyć z grzybami. Jest to możliwe, ale jest tu niezbędne sprzężenie nauki z praktyką rolną. Polska, mając na uwadze cele polityki rolnej, dąży do osiągnięcia ponad 1 000 000 hektarów upraw ekologicznych do 2030 roku. Ma w tym pomóc plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej, w którym zawarto szereg mechanizmów wsparcia dedykowanych dla producentów ekologicznych lub preferujących podmioty ekologiczne w pierwszeństwie uzyskania wsparcia. Bardzo często podkreśla się wielofunkcyjną naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Jest to przede wszystkim system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co z kolei przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolno-środowiskowych.
Produkty z ekocertyfikatem są również odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów.